Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, dzisiaj widzimy się znowu w grze Hades. I tak, idziemy dziś na podejście włóczniom z darem od... czy on darem? Pamiątką od Artemidy, głównie dlatego, że brakuje nam już tylko jednego daru od niej, by mieć kompleta. A jeśli kogoś zastanawia, dlaczego włócznia, to mam po prostu nie ochotę. Więc po prostu idziemy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Used to use that, didn't he? A bit ornate for hunting, but a spear is what I like to say. Okay. I czy mamy? Nie mamy. A szkoda. Oczywiście też wezmę to. To jest nie dosyć, że epickie to jeszcze. No, jeszcze po prostu to jest na wystrzał, o którym często zapominam, ale... No może tym razem będzie lepiej, bo... Odnawia mi się już teraz w 3 sekundy, tak, ulepszyłem to do maksa. Po czym by nie? Więc warto o tym po prostu pamiętać. No, dobra. Dobra, kogo my tu jeszcze mamy? Piękne. Dobra. Tak długo jakby dopamiętał wystrzale, to wydaje mi się, że mamy szansę tutaj to spokojnie grać. Wow. To było piękne znamienie. Anyway. Na szczęście tylko jedno uderzenie, więc nie ma tragedii. Może się uda jeszcze lepiej teraz. I dobra, są wrota chaosa. Czy będę chciał iść na chaosa? Szczerze nie wiem. Może zobaczymy najlepiej, ile kosztują. 21 to nie. Wygląda się, że klucz albo ciemność. Powiedzmy, że klucz. Wolę ich mieć trochę w zapasie, bo teraz chyba 20 jest potrzebnych na następne otwarcie w lustrze. Plus 1 na resetowanie, jeśli będę chciał robić jakieś konkretniejsze strategie. Więc tak. Albo nie, zależy jak na to spojrzeć, ale... Powiedzmy, że po prostu... Jeszcze trochę mi daleko... Do swobody, jaką jest branie ciemności. Czym oczywiście mogę, ale już... Raczej większość rzeczy mam polepszonych na tyle, że dosłownie klucz teraz bardziej się opłaca, bo bym mógł zrezygnować, jak powtarzam, z tych form, których nie chcę nosić. W ten sposób ulepszyć te, które chcę nosić. A to wszystko kosztuje jeden klucz i jak się dowiedziałem, co jest dla mnie najważniejsze, nigdy cena nie wzrośnie, więc nie muszę się bać, że to będzie jakieś ryzykowne. I co my tu mamy? Atak uderza 3 razy w rozproszonej formie. Trzymaj atak specjalny, aby zdać obrażeń. Minimalny zasięg zredukowany? Tutaj atak zmienia się trochę inaczej, atak obrotowy. A, to jest ten atak, którego... nie używam, bo o nim zapominam. Weźmy to. Okej, to jest świetne. Nie byłem pewien, jak to będzie działać, ale to jest świetne. No i tu jest właśnie ten atak abortowy, o którym zawsze zapominam. Gin. Gin, powiedziałem. Gin. Przepadnij. Gin, przepadnij. Gin. Tak. Jak zapewne możecie usłyszeć, jestem dzisiaj w dosyć dobrym nastroju. Jakbyś tak wynikło. Dobra. A co możemy tutaj zobaczyć? Leczenie. Potrzebuję kryształy? Jasne, wezmę. Czemu by nie? Też przydałoby się ich trochę zbierać. I proszę, kolejne serducho. Chociaż nie mam więcej darów, ale... No nie będę narzekał na to, że mamy dużo bonusów do max żyćka. W szczególności teraz, kiedy gram włócznią, czyli bronią o dosyć sporym zasięgu, jednocześnie na tyle szybką, że jestem w stanie ją ogarnąć. Obula albo sklep. Albo lep. Nie stać nas na nic dobrego w sklepie, więc no. Nawet nie będę marnował czasu na wchodzenie do sklepu. Wow. To jest niesamowite. Do tej pory 2 razy otrzymam obrażenie i 2 razy od czaszek.
Klucz albo ciemność. Jak mówię, tym razem lecimy po klucze. I powtórzę to też po raz kolejny, to nie tak, że nie chcę ciemności, ale uważam, że klucze są teraz nam bardziej potrzebne niż ciemność. Tak. Dobra. Gin, przepadnij. Dobra. I następny jest Zeus. Jeśli mylę, w Zeusie też mamy już większość rzeczy wykonanych. W Zeusie dziwnie trochę to brzmi, no. Bardziej u Zeusa. Na liście Zeusa. Ta, to jest trochę... Oj. Zdecydowanie lepiej określone. Muszę przyznać, że nie lubię tego przeciwnika. Nie tak, że on jest jakiś nie wiadomo jaki ciężki, po prostu go nie lubię. To jest trochę... No powiedzmy, że... Nieprzewidywalny. Ale ze swoimi promieniami. Personally see to it that you'll be escorted up to Olympus and your quest shall be complete. Okej, i czy mamy to, co tutaj oferują? Nie. A tak specjalny sprawdza piorun, który był pobliżej, jeśli wykonasz odskok na moment przed strzałem ciosu? Nie. Szczerze nie wiem, co jest tutaj dobrym wyborem. A niech będzie co. Okej, mamy Syzyfa. Fajnie. Just on a little break. Hello, sir. Look, Prince, I don't hold grudges. You know that. Pushed this boulder long as I have, you move past the petty stuff. So, just want you to know, in case you make it out this time, it's been a real pleasure. Feelings mutual, sir. Someday you'll have to tell me all about how you tricked father. I might learn a thing or two. Okay. Tutaj akurat weźmy ciemność. Oh, thank you. Proszę, Afrodyta jeszcze. Bardzo fajna. Bardzo fajna. Przydać. Nie to, żebym miał szybko skończyć listę Afrodyty, ale ogólnie jej błogosławieństwa są bardzo przydatne. Okej, okay, jest coś nowego? Jest wsparcie Afrodyty. Bierzemy. Nie ma nic cennego, więc idziemy. I tak, sklep. Czy w sklepie coś będzie? Warte uwagi. A no tak, kolejna Afrodyta. No i potem już będziemy chyba walczyć z Furią jakąś. Atak, zdobienie sobie obrażeń, wywołuje osłabienie, odskok. Nie, atak. Piękny serduszkowo-różowy. Jak zwykle nic nie powie. A szkoda. Uwaga, i czy jest to Meg, czy nie? Nie. O nie. I was really hoping we could change the subject. Please. Na szczęście mój podstawowy atak teraz będzie osłabiał, więc. Nawet jeśli jest ona niebezpieczna, irytująca i tak dalej, to przynajmniej mam no. Jak to się nazywa? Mam do czynienia z nią ten, mając źródło osłabienia, przez co. No powiedzmy, że nawet jak ona będzie mi trafiać, czy coś, to będzie bić mniej niż by mogła bić. Ja wiem, że to taka oczywista oczywistość, ale. Like. Nie wiem, czy odkryliście, ale ja jestem trochę taki kapitan oczywisty w wielu momentach. Okej. Okej. No nie, nie mówcie mi, że tutaj aktywuję swoje ten... ożywienie. Ta. Nie wierzę.
No nie wierzę, nie. Strasznie z nim nie umiem walczyć. Maskara. Good enough, I guess. Dobra. Kolejne 50 ciemności do kolekcji jednak. No będzie fajnie. Coś tutaj bierzemy, zobaczmy. Nie jesteśmy na nic osobnego, więc nie. Zmieniamy. Nie. Nadal jednak chciałbym, żeby Artemida oferowała mocniejsze, bo... No, bo warto. Dobra, widzę, że Hydry już pokonaliśmy też włócznią. Niestety nie pamiętałem, ale... Nie, żeby to miało jakieś szczególne znaczenie. I co my tu mamy? Hermesa. Może być ciekawie, o ile dostajemy jedno z tych przydatniejszych od Hermesa. Jak mówię, Hermes jest znany z tego, że ma świetne i jednocześnie nieprzydatne. Zarazem. Nawet bardziej od Zeusa, bym powiedział. A jak wiecie co, niestety, ale największym fanem Zeusa nie jestem, niestety. Chociaż nie będę ukrył, Zeus też ma fajne, naprawdę i mocne. Oczywiście, że musiałem głupio otrzymać obrażenia. Nie byłbym sobą, gdybym do tego nie doprowadził. Tak się na ciebie bierzemy. Okej, co tu mamy? Możesz skodyfikować więcej razy z rzędu. Szybciej regenerujesz kamień. A... Otrzymanie obrażeń odskoczę. Żadne z tych, muszę przyznać, nie był jakiś szczególnie dobry, ale... No nie będę, powiedzmy, narzekał. Dodatkowy odskok na pewno się przyda. Dobra. Okej, kolejny. Czy nie zdążyłem? Nie, no. Widzę, że dzisiaj trochę skilli się będzie mi do... niestety doskwierać, ale nie jest najgorzej. Jest tutaj coś szczególnie dobrego? Ten strzał lepszy. Sklep albo... Artemida i Zeus. Definitywnie to. Tak, na pierwszy ogień. Wezmę Artemidę szczerze. Zeus będzie, że co prawda pieruny we mnie naciskał, ale. Ale tak. Jeszcze mogę zastąpić to, co Zeus zaoferował. Ale nie. Instynkt łowcy. Ostatnia rzecz, której brakowało. Tak, chyba się zdenerwował. Okej. Szczerze, mój cel tak na ten przebieg już można powiedzieć, że osiągnęłem, więc nawet jeśli teraz upadniemy, to tragedii nie ma. Dobra. No, i padłem niestety. Oj.
by forgiving trespasses, young man. Mm-hmm. Niestety. Just have to try again. Ciekawe, co tym razem powie. You took the heat from one of those bloodless burn flingers back there, didn't you? I know how tempting it can be to try and catch those fiery explosive bombs they throw, but if I might offer you a bit of personal advice, you really shouldn't do that. Noted. O. A dosyć chce i jesteś znowu... Dusa. Mogę dać oczywiście najpierw z Dusą. Miss Dusa, I wanted to cordially invite you to an outing in the lounge. Remember when you asked me about a drink? Oh, really? What, you mean right now? You're... I guess I'm overdue to take a break. Yay. W końcu. W końcu. And, well, since I don't exactly fit the mold of your traditional Gorgon, I mean, I have no body, for example. I had trouble finding work. That is until Lord Hades took me in, and then I met you, and, well, I just love this job. Oh, I can definitely relate to at least some of that. Mm-hmm. I thanks, Your Highness. Prince Zagreus. Bye for now. Kurczę, nawet nie wiecie, jak ja lubię takie interakcje. Nie, świetny co jest. Oh, shame, boy. I thought perhaps you'd finally made it out. Ciekawe, że tak wszyscy nagle chcą coś powiedzieć. Really? I mean, oh wait, you're not serious. That famous sense of humor shining through. I jest, of course, you'll never make it out, as I keep telling you to no avail. But you've gone farther than expected. So who knows? Pewnie znowu żartuję. Okej, coś nowego tu jest? Takiego wyjątkowego? Nie, nic nowego nie ma. Okej, niby można tu jakieś renowacje robić, ale... Szczerze, na razie wolę oszczędzać te kryształy. Dowiedzę, kiedy będą do czegoś potrzebne. Zresztą diament też najchętniej bym oszczędził, ona. Pewnie będę żałował, ale weźmy to już. Oh my. Our court musician need not be so indulged. I ogólnie. Ja, mam teraz zakładkę muzyka. Możemy muzykę teraz zakupić? Fajnie. Oj, za diamenty. O nie. A szkoda. Say Orpheus, you're not going to believe this. I happened on a certain nymph during my journeys recently. It was Eurydice. Tall woodsy type. What? Why? Truly. I knew Eurydice resided in your father's realm, but I had not anticipated you would cross her path. You're certain of this, then? I saw her, mate. In Asphodel. She's doing fine up there. All on her own. You said the two of you were very close, isn't that right? We were much more than that, Zagreus. We were husband and wife. She was my muse. To think that we are doomed to be apart during our afterlives. Ah, well. Ah, well? Don't you have a message I could bring to her if we should meet again? Something like that? I do not wish to trouble her again, my friend. Speak not to her of me, all right? I have my memory of her. It is enough. Okay. You can't be serious. Okay. Alas, you have seen much of Hypnos lately, child. I hope you find his disposition somewhat tolerable. Please tell me plain if this is not the case. Oh, he's not so bad, Nyx. Be proud of your sleepy, cheerful son. Who else among us is able to muster that kind of enthusiasm? Okej. Okay. Czy jest coś ciekawego? Ciemności za jedną butelkę nektaru. O. Jest to warte... Może. Ale ja osobiście pewien nie jestem, więc na razie nie będę się tym przejmował.
Jednak czym chce się przyjąć to tym, żeby zobaczyć czy... I guess this came to pass. Grateful for your help, Lady Artemis. Właśnie chciałem powiedzieć, czy to będą jakieś większe nagrody. Są nawet bardzo duże. I dobra. A jeszcze jak jesteśmy przy temacie ciemności, czy jest coś, co mógłbym sensownie ulepszyć? Niestety nie. Oczywiście mógłbym tutaj coś, ale nic. Tu jest wszystko dobrze, tu też powiedziałbym, że dobrze, tu jest maksymalnie. Tego szczerze nie wiem, czy będę ulepszył, czy to ma sens. No i ewentualnie zawsze coś takiego. Ale... no na ten moment to naprawdę nie ma nic co robić z tą ciemnością. Więc klucze definitywnie są cenniejsze. Ale okej, jak już przy tym jesteśmy też, to... dajmy trochę klejnotów na... te co większe ulepszenia. Nie, bo jednak... no po to są głównie one potrzebne. Zacznijmy od uzdrowiska w Elysium. Biuro wykonawcy luksusowe? To też nie widziałem wcześniej, ale dobra. Rzbikiel Nyskarl zabiera więcej bogactw. Zdecydowanie świetne, ale na razie nie. Większe urny... niech będzie. I coś jeszcze swojego? Jeszcze lepsze urny? Tu nadal krzyczy wielka sala i tak dalej. Chcę coś z tym zrobić. Na razie nie. Dobra, weźmy ten indeks kodeksu. Okej. Okay. Darów. Okej, czyli mogę zobaczyć, nie wiem, czy wszystkie dary, czy tylko jakieś konkretne, te, które udało mi się zdobyć? Nie, wszystkie, nawet tych, których nie miałem. Okej. Wow. Ile on ma duetów? Łodźcie. No trochę mi zejdzie zebranie wszystkich, ale dobra. Tak czy inaczej możemy iść na następne podejście. Chociaż trzeba by na pewno. Wiecie co? Może zostawmy na razie ten odcinek taki zamknięty w sobie, krótszy. Wyjątkowo. Pewnie będziecie na mnie wściekli, ale tak. Wyjątkowo ten jeden krótszy będzie i następne podejście tarcza. To będzie też w następnym epizodzie. Więc tak. O co będziemy iść jeszcze, jeśli chodzi o dary i inne takie rzeczy, nie mam pojęcia, się pomyśli. Ale co by to było, nie było, na pewno co będzie coś ciekawego, więc... ja. Nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia, po prostu dzięki wam za uwagę. No i trzymajcie się. Hej, hej.